Dzisiaj na stole mamy gramofon Telefunkena TW-509. Jest to gramofon wyciągnięty z pewnej skrzynki grającej. Taką pierwszą fazę testu chciałbym sprawdzić sobie, jak mechanika działa i też pokrótce pokazać obsługę tego gramofonu. Ma on taką fajną zmieniarkę do płyt. Spróbujemy to wszystko tutaj sobie wypróbować. Udało się w gramofonie ruszyć mechanikę, która była całkowicie zapieczona. Smary były na tyle twarde i suche, że pewne elementy, nawet większość elementów w tym gramofonie po prostu znieruchomiała. Siłą rzeczy automatyka kompletnie nie chciała nam ruszyć. Krok po kroku musiałam to wszystko rozebrać, wyczyścić, nasmarować. Jeszcze można oczywiście gramofon troszkę dopieścić wizualnie, ale najważniejsze jest to, że mechanika działa perfekcyjnie. Jedyne co mnie niepokoi to silnik, który dość mocno się grzeje, ale być może te typy tak mają. Silnik też oczywiście został rozebrany, sprawdzony, czy nie ma tam żadnych elementów, które mogłyby go hamować. Kręci się swobodnie, bardzo fajnie. Nie wiem, dlaczego tak się grzeje. Wkładkę mamy wymienioną na nowego piezo. Oczywiście zamienniki, które są dostępne w internetowych sklepach. Stara wkładka Telefunkena, która była, no niestety rozpadła się. Piezoelektryki mają to do siebie, że przez wilgoć po prostu ulegają zniszczeniu. Dobra, sprawdźmy sobie, jak tam to tutaj wszystko działa. Płyta mamy 45, mamy ustawione 33 obroty, więc troszkę przyspieszymy. Od razu sobie sprawdzimy, czy nam ramię się podnosi do góry. Przerzucimy sobie na 45. No i opuścimy ramię na dół. Sprawdźmy sobie, jak nam działa autostop na samym końcu. Dobrze, mechanika działa bardzo dobrze, nie zauważyłem tutaj żadnych problemów. Sprawdzimy sobie jeszcze zmieniarkę. Zmieniarki będą nam potrzebne dwie płyty. Musimy sobie trzpień wymienić, wyciągamy trzpień. Dobra, mamy nałożone na gramofonie dwie płyty, sprawdźmy. Czy gramofon wyczai, że są od razu płyty ze zmieniarką założone. Pierwsza płyta opadła bardzo dobrze. Najważniejsze, co trzeba sprawdzić, to czy oczywiście
ramię zdąży się schować przed zrzuceniem drugiej płyty. Sprawdzimy sobie to. Nie wiem, czy mechanicznie, jak to zrobię, czy to się uda. Brawo, udało się. Płyta spadła, ramię zdążyło się schować. Odpaliła się druga płyta. Falowania dźwiękiem, które było słychać, to jest taki utwór, tutaj akurat taki nam się trafił. Stabilność obrotów była sprawdzona, także tutaj na pewno wszystko w porządku. Sprawdzimy, co teraz na końcu płyty ramię zrobi, jeżeli się nam wszystkie płyty skończyły na zmieniarce. Powinno wrócić na miejsce spoczynku i gramofon powinien się nam wyłączyć. Zmieniarka powinna się teraz nam odblokować i powinno dać się wyciągnąć płyty ze zmieniarki. Sprawdzimy 45 obrotów jeszcze raz. Odpalimy sobie gramofon. Nie mamy żadnego buczenia, żadnych przydźwięków. Cisza jest absolutna. Jest taki filtr, który nam, znaczy taki nie filtr, dokładnie są tam. Jest mechanizm, który nam wycisza podczas ustawiania ramienia nad płytę wszystkie te niedoskonałości dźwiękowe. Sprawdzimy jeszcze ramię raz. I tak wygląda praca Telefunkena TW509.